Hej, cześć, witajcie. Z tej strony z Masło. Witam Was w nowym roku i dzisiaj zajmiemy się testem i5-13400F. Czy będzie to nowy król budżetowych procesorów? Niekoniecznie i dzisiaj wyjaśnię Wam dlaczego. Chociaż szczerze mówiąc to i tak mam przeczucie, że ten procesor pewnie często będzie się znajdował na listach polecanych komponentów. No, podobnie jak 12400F, czy 11400F, czy 10400F. Intel ma obecnie tą przewagę, że ich procesory na socket LGA 1700 są całkiem rozsądnie wycenione, ale co chyba nawet bardziej istotne, to płyty B660 są dostępne, są w całkiem fajnych cenach i, co istotne z perspektywy kosztów, wspierają pamięci DDR4, które są no zdecydowanie tańsze. I powiem tak, przyszedł do mnie ten procesor na testy i są we mnie dwa wilki. Jeden chciałby przetestować ten procesor tak jak zwykle testuje procki, czyli z DDR5, z RTX-em 4090, ale drugi wilk chciałby przetestować je z pamięciami DDR4 i z bardziej rozsądną, przyziemną kartą graficzną. I wiecie co? Dzisiaj zrobimy sobie te dwa warianty po to, żeby nie było wątpliwości. Ale najpierw trochę o samym procku. i5-13400F jest ciekawym tworem. Korzysta z architektury Raptor Lake, wykonane jest w 10-nanometrowym procesie litograficznym. Co istotne, jest to pierwsza i5 z serii 400, które oferuje także rdzenie energooszczędne czy efficient. Więc mamy dostępnych 6 rdzeni P z hyperthreadingiem, a także 4 energooszczędne, czyli 10 rdzeni, 16 wątków. I gdy popatrzymy sobie przekrojowo na specyfikacje procesorów, które w ostatnim czasie wydawał Intel, zobaczymy, że poprzednia i5-12400F takich rdzeni E nie posiadała, a specyfikacją 13400F jest w sumie bliżej do 12600K, chociaż z nieco innymi zegarami. Zanim przejdziemy do testów, zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, która została użyta do dzisiejszego testu. Jak widzicie, macie tam rozpisane dwa warianty. Co prawda użyłem płyty Z690 z DDR4, bo po prostu taką mam pod ręką, ale różnica pomiędzy płytami głównymi nie ma specjalnie dużego wpływu na wydajność. Chciałem też zaznaczyć, że procesor do tego testu wypożyczył mi Intel. Procesor nie zostaje u mnie po testach. Tak samo producent nie widział tego materiału przed publikacją, ani ja nie dostałem od niego żadnych pieniędzy, więc jeżeli podoba Wam się takie podejście do testów, to możecie zostawić łapkę w górę. W pierwszej kolejności zacznijmy sobie od Cinebench'a R23. I trzeba przyznać, że procek wypada całkiem dobrze. Pokonując takie układy jak Ryzen 5600X, 5800X3D, czy nawet i9 11 generacji. Nawet był w stanie minimalnie podgryźć najnowszego Ryzena od czerwonych, 7600X. No auć. 12600K jest szybsza o około 10%, no ale to zasługa wyższych zegarów. Ciekawie sytuacja wygląda też w przypadku wydajności pojedynczego rdzenia. I tutaj sytuacja nieco się zmienia. 13400F jest nadal wydajna, ale już nie jest w stanie w takim zadaniu pokonać 7600X od AMD, a 13600K jest szybsza w takim teście o 15%. No i żebyśmy mieli na początku jasność, czy DDR5 ma sens do takiego procesora? Odpowiedź jest prosta – nie. Prawda jest taka, że wiele testów nie jest wrażliwych na pamięć. Możecie zobaczyć tutaj, że w Cinebench'u różnica jest naprawdę marginalna w granicach błędu pomiaru. Analogicznie sytuacja będzie wyglądała w benchmarku V-Ray 5, a także w przypadku enkodowania materiałów wideo w kodeku H265. Różnice zobaczymy przykładowo dopiero w kompresji plików w 7-Zipie. I tutaj faktycznie możemy zobaczyć, że użycie pamięci DDR5, większa przepustowość, przekłada się na 10% więcej wydajności. W grach nawet z tak mocną kartą jak 4090 też nie robi to przesadnie dużo różnicy. Więc w najlepszym możliwym scenariuszu kompresji plików zyskujemy 10%, tylko problem polega na tym, że takie kości DDR5, które ja użyłem, no są gdzieś, nie wiem, o 100 czy 150% droższe, więc nie opłaca się. Kolejną ważną kwestią w przypadku tego procesora z zablokowanym mnożnikiem jest power limit. Działa to w ten sposób, że przez około minutę mamy zdjęty kaganiec i procesor może się rozhulać, później po okolicy minuty
ten limit mocy jest blokowany na poziomie 65 W. Oczywiście z poziomu BIOSu można bez problemu sobie w większości płyt głównych to wyłączyć, tak żeby procesor działał cały czas z pełnią wydajności. Natomiast ja chciałem Wam na wykresie pokazać, jakie są to różnice wydajności. No i możecie tutaj zobaczyć, że przykładowo w Cinebenchu mamy około 10% więcej wydajności przy zdjętych limitach mocy. W grach wydajność z power limitem czy bez jest podobna, bo gry zwykle na ten moment nie wykorzystują 100% mocy obliczeniowej procesora. No i patrząc jeszcze na pobór mocy, no to ze zdjętymi limitami pobór prądu tego procesora sięga okolic 90 W. Czy przy wartościach takich jak 65 W i 90 jest to drastyczna różnica? Moim zdaniem nie i raczej proponowałbym ten power limit Wam zdjąć, jeżeli zależy Wam na wydajności. I ja w swoich kolejnych testach też oczywiście testowałem procesor ze zdjętymi limitami mocy, po to żebyśmy zobaczyli, jaki jest jego pełny potencjał. No i sprawdźmy sobie, jak temat wygląda w grach w tym takim realistycznym podejściu, jak to nazwałem. Ja wybrałem tutaj kości, które mają 3200 MHz CL16, bardzo popularne zestawy, które ludzie często kupują. No i jaką kartę graficzną wybrałem? Popularnego w ostatnim czasie Radeona RX 6700 bez XT, który ma naprawdę całkiem spoko stosunek ceny do wydajności. No i myślę, że to jest taki zestaw z takimi pamięciami, z taką kartą, jaki ktoś mógłby właśnie chcieć zbudować. No i ten procesor 13400F porównamy sobie do 13600K. Dlaczego nie do 12400F, zapytacie? Odpowiedź jest prosta. Nie mam takiego procesora, nigdy nie miałem go na testach, więc no po prostu porównuję do tego, co mam. No i pokaże nam to dość ciekawą, myślę, perspektywę, czy warto jest dopłacać na przykład do mocniejszego procesora przy takiej karcie. No i sami zobaczcie, jakie są tego rezultaty. Nie będzie to zaskoczeniem, że w większości gier te dwa procesory idą z taką kartą jak 6700 niemal web w web. W grach na rozdzielczości 1080p, takich jak Assassin's Creed, Cyberpunk, Forza Horizon, na wysokich ustawieniach są niemal jak kopiuj wklej, co widzicie sami po obrazku, który Wam tutaj pokazuję. 13400F i 13600K są to na tyle mocne procesory, że bez problemu wykorzystają pełnię potencjału Radeona i można powiedzieć, że to on jest tutaj wąskim gardłem. I nawet gry z dużą ilością klatek, takie jak Doom Eternal, wypadają podobnie. Tak naprawdę dopiero wgryzając się w wykresy zobaczymy różnicę najczęściej w wartościach 1% low, czyli na 13400F częściej występowały bardziej gwałtowne spadki FPS-ów. Ale są to i tak wartości na tyle dobre i na tyle wysokie, że realistycznie nie mając tych procesorów jeden obok drugiego nie będziemy w stanie zobaczyć różnic. Jeszcze mniejsze różnice będą występowały na wyższej rozdzielczości 1440p, bo jeszcze większym wąskim gardłem będzie tutaj karta graficzna i przy takim porównaniu praktycznie zacierają się wszelkie różnice między CPU. Więc jeżeli ktoś z Was chciał sobie budować kompa z 13 generacją, to moim zdaniem śmiało można zaoszczędzić kilka stówek i zamiast 13600K wybrać sobie 13400F i na przykład tą resztę, która Wam zostanie, przeznaczyć na mocniejszą kartę graficzną i jeżeli zależy Wam na graniu, to na pewno w ten sposób uzyskacie lepsze efekty. No i zrobiłem jeszcze taki test, można powiedzieć, w najbardziej sprzyjających warunkach, czyli pamięci DDR5 i karta graficzna taka jak RTX 4090. I tu faktycznie dopiero zobaczymy różnicę przy tak mocnej karcie. W Assassin's Creed czy wielu innych grach liczy się wydajność pojedynczego rdzenia. I tam 13400F wypada nadal dobrze, ale mamy zauważalne różnice w stosunku do takiego 12600K, 13600K czy Ryzena 7600X. Co mnie jednak bardzo pozytywnie zaskoczyło, to praktycznie we wszystkich testach ten procesor był w stanie pokonać i9-11900K, procesor, który na premierę kosztował kupę szmalu. Co przy odstępie dwóch generacji pokazuje nam, ile jest w stanie zdziałać nowa, lepsza mikroarchitektura CPU. Później w zależności od gry 13400F czasami jest w stanie pokonać niektóre Ryzeny z serii 5000, a w niektórych wypada ciut gorzej. Można jak do znudzenia powtarzać, że wszystko zależy od silnika gry. No właśnie, ale kwestia najważniejsza w przypadku takich procesorów, czyli cena. I szczerze mówiąc, cena mnie troszeczkę rozczarowała, bo na dzień publikacji tego materiału wynosi ona 1099
złotych, czyli 1100 zł można powiedzieć. Zachęcam Was też, żebyście sobie sprawdzili aktualną cenę w opisie, bo ceny się zmieniają dość szybko, więc warto sprawdzić, czy to nadal jest cena aktualna. Ja tak po cichu liczyłem na to, że ten procesor będzie kosztował 900 zł, no max te magicznego tysiaka. I szczerze mówiąc, 1100 zł to jest moim zdaniem już troszeczkę za dużo. No bo zależy jak na to spojrzeć. Popatrzcie zresztą na tą tabelkę, którą przygotowałem. Tak naprawdę największą konkurencją dla tego CPU jest chyba sam Intel. W sumie z 12400F czy nawet 10400F, które bywają na promocjach, albo też bardzo fajnie wyceniony Ryzen 5600 od AMD. I tak naprawdę zależy, z której strony na to popatrzymy, bo jeśli chcemy coś tańszego niż 13600K, to spoko, mamy 450 zł kieszeni i podobną wydajność w grach. Ale z drugiej strony mamy też takiego 12400F czy Ryzena 5600, które w grach poradzą sobie też nieźle, a kosztują jeszcze mniej. No więc dla kogo to jest procesor? Wydaje mi się, że to jest proc dla osób, które budują peceta od zera, bo realistycznie patrząc, jeśli ktoś z Was ma i5-10400F, jeżeli ktoś z Was ma i5-12400F, no to raczej nie będzie zainteresowany zmianą na 13400F, bo ten przeskok wydajności nie jest jakiś spektakularny. I myślę, że to jest proc bardziej dla osób, które siedzą na przykład jeszcze, nie wiem, na i5 siódmej generacji, może na kultowym 2500K, może na jakichś i7-kach czwartej generacji. Myślę, że to jest spoko procesor właśnie dla takich osób, które mają już nieco starsze konfiguracje, chciałyby sobie kupić coś nowszego, ale też nie przesadnie szalonego, więc jeżeli popatrzymy na to z tej perspektywy, że chcielibyśmy nową i5 13 generacji, można ją dostać za 450 zł mniej, ale z drugiej strony cały czas na przykład ja mam z tyłu głowy i5-12400F, która jest jeszcze tańsza, wydajnościowo z tego co się orientuję też nie odstaje jakoś mocno, no i w takim ogólnym rozrachunku może to być lepszy stosunek ceny do wydajności. Więc procesor sam w sobie jest spoko, cena moim zdaniem troszeczkę jest wygórowana o te 100-200 zł i mogłoby tutaj być ciutkę taniej, ale myślę, że z czasem jak zaczną się pojawiać promocje właśnie na ten procesor, jeszcze więcej promocji na B660, to myślę, że to może być naprawdę całkiem wyważony procesor i całkiem ciekawe konfiguracje można z nim zbudować. No i dajcie znać, co Wy myślicie na temat takiego proca. Spoko? Niespoko? Komentarze są Wasze. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.